Cześć, siemanko wam wszystkim z tej strony Litwin i zapraszam do unboxingu Pixelboxa z miesiąca lipca tego roku. Dostałem go dzisiaj, który jest godzina 18. Myślę, że nagram jeszcze, wrzucę wam to dzisiaj. Dostałem to dosłownie pół godziny temu, przyszedł kurier, dostarczył mi Pixelboxa i postanowiłem wam od razu go pokazać. Proszę bardzo, coś tu wychodzi, nie będziemy zbyt długo zwlekali, od razu sobie zobaczmy. Za dużo nic nie widać. Dopiero będzie widać, jak będziemy to wszystko rozpakowywać. Ale jedno wiemy, koszulka będzie czarna. Miesiąc temu, pamiętacie, była majtkowo-niebieska. To teraz troszeczkę stonowali z kolorami i dali czarną. Dobra, to lecimy po kolei. Oczywiście przypineczka, Pixelbox 717 z Batmanem. Ok, super. Naklejka standardowo, jak to w każdym Pixelboxie. No i lecimy po kolei. Czyli wiemy już, powiedzmy, że tematem Pixelboxa na lipiec będzie albo Batman, albo superbohaterowie. To oczywiście reklama. No i lecimy po kolei. A, dobra, okej. Okay. Myślałem, że to jest peleryna Supermana, ale to jest poncho. To jest poncho Supermana przeciwdeszczowe, po prostu z takim nadrukiem, logiem Supermana na klacie. Here to save you from a rainy day. Czyli żeby zabezpieczyć, no, żeby obronić, powiedzmy, przed deszczowym dniem. Stay dry with this hooded poncho. Czyli pozostań suchy z tym zakapturzonym, znaczy, że posiadającym kaptur poncho. Dobra, myślę, że później spróbujemy to przymierzyć, ale to później. Oczywiście koszuleczkę zostawimy też na sam koniec. Lecimy po kolei. Tu mamy figurkę. To nie jest Bubblehead, to jest po prostu taka figurka z troszkę zdeformowaną dużą głową. I to jest figurka Flasha z Justice League of America. Otwórzmy sobie. Aha, to jest zaklejone. Tak, to jest zaklejone. Nie jest zaklejone. Przydałyby się długie paznokcie. Nie, dobra, dałem radę. Otwórzmy sobie. Z której to on strony jest? A, dobra, już wiemy. Zobaczcie, on na pół tu, mamy go w stroju, a tu już nie, nawet bez skóry. Więc taka to figurka Flasha z, jak to z czego ja mówiłem? Z Justice League of America. Nie oglądałem Flasha, wiem, że jest serial chyba Flash, ale nie oglądałem. Dużo seriali oglądam, ale akurat Flasha nie oglądałem. Także dużo wam nie powiem o tym, bo nie mam zielonego pojęcia. Czy on z serialu The Flash? Chyba serial o Flashu nazywał się The Flash. Więc jeżeli ktoś oglądał, może napisać. Co my tu jeszcze mamy? Mamy Batmana, Batmobila, build your own Batmobile, czyli mamy zbudować swojego Batmobila. Tu co mamy? Oczywiście to są puzzle 3D, wymiary 6,5 cm na 26 cm na 9,5, zawiera 8 tych sheets, no arkuszy puzzli, 33 puzzle plus jedna instrukcja. I teraz słuchajcie, nie wiem, czy to wam ułożyć i pokazać, jak to wygląda. Czy może lepiej by było zostawić to, nie rozpakowywać i na jakiegoś giveawaya, bo to jest fajna rzecz, jeżeli ktoś się interesuje Batmanem, ktoś lubi Batmana, ogląda, czyta, gra, to może się przydać. Ja za Batmanem jakoś tak super nie przepadam, więc nie wiem, czy jest sens, żebym to układał i wam to pokazywał. A chyba już mówiłem o giveawayach, że
planuję zrobić takie giveawaye, właśnie robić giveawaye z rzeczy, które były w Pixelboxie. I też jest pewien mały plan, ale to oczywiście jak już więcej subskrybentów nabiorę, to żeby robić giveawaye gier, na przykład gry, które przeszedłem w ostatnim odcinku serii, kończącym serię. Takiego giveawaya, taką grę, którą właśnie skończyłem, rozlosować wśród Was. Więc nie wiem, czy to zrobić. Myślę, że sobie pozostawię. Nie będę składał tego Batmana, no, tego Batmobila. Zobaczcie, tak on wygląda. Dużo więcej. No, możemy w sumie otworzyć, zobaczyć, jak wyglądają puzzle, ale nie chcę otwierać go. Nie chcę go składać, no bo później no, po prostu będzie mi zajmował miejsce. Ja tego miejsca nie mam zbyt dużo, więc też bez sensu. A ktoś by mógł się bardziej pocieszyć niż. Ojejku, dobra, muszę to przerwać. Ktoś by mógł się bardziej pocieszyć niż ja. No, tu jest instrukcja, jak go składać, a tu są puzzle po prostu. Więc ja naprawdę, ja go zestawię, więc to będzie na przyszłość dla jakiegoś giveawaya, ktoś, kto będzie zainteresowany właśnie tym czymś. Figurka też na pewno trafi do tych wyżej wymienionych giveaway. Dobra, to mamy, to mamy. I teraz tak, koszuleczka. Czyli najlepsze to, co w Pixelboxach dla mnie. To mi się podoba. Połączenie Batmana i Jokera. Naprawdę fajne. Taka elegancka, znaczy elegancka to może ona nie jest, ale bez żadnych jakichś tam wielkich napisów, oprócz tego ha, ha, ha. Naprawdę fajna. Podoba mi się. Zaraz ją sobie przymierzymy. To poczekajcie, teraz nie będzie mnie słychać. Dobra. O dziwo, rzadko to się zdarza, ale rozmiar pasuje. Dobra, no i to poncho by przydało też się przymierzyć. A, jeszcze jedną rzecz chciałem Was zapytać. Przy okazji, jak będę wyjmował to poncho. Och, takie ładnie zapakowane, jeszcze nie lubię tak rozpakowywać. Ale dobra. Chciałem jeszcze Was o coś zapytać, bo jakiś czas temu, kilka dni temu, postanowiłem sobie zakupić pistolety. Pistolety na kulki, repliki, airsoft guna, elektryczne, sprężynowe. Zakupiłem sobie jeden karabin i zakupiłem sobie shotguna. I moje pytanie, czy w ogóle jesteście zainteresowani, żebym robił unboxingi tego, żebym wam pokazał, jak to wygląda. Jak to strzela, może też, tak, z jakiegoś na przykład, albo nawet na live byśmy coś takiego zrobili, jakieś takie strzały, bym pojechał gdzieś do, albo tam do szwagra, albo do rodziców, wydrukował tarczę, postrzelalibyśmy, pokazałbym jak to, wam jak to wygląda. Czy byście byli w ogóle takim czymś zainteresowani? Jeżeli tak, bardzo chętnie nagram te unboxingi i pokażę wam, jak to wszystko wygląda, z czym to się je. Za bardzo się nie znam, ale zobaczycie, jak to działa. I poncho wygląda. Ojej. Wygląda tak. Dobra, dajcie chwilę. Dobra, słychać mnie. Wiem, że przez moment będę chyba mocno szeleścił, ale nie, ze słuchawkami nie dam rady. O, ale tak wygląda to poncho przeciwdeszczowe. Całkiem spoko, mam nadzieję, że nie jest jednorazowe. Superman, a pod spodem fajna koszuleczka z Batmana. Dobra, to było na tyle. Wszystko już pokazaliśmy, rozpakowaliśmy. Oprócz tego oczywiście Batmobila, którego wam zamierzam podarować kiedyś.
Także dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie mi znać. A i dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć filmiki i unboxingi i jak to działa z replikami broni na kulki. Także trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz. Hej!